szachy. Rodzina strategicznych gier planszowych, rozgrywanych przez dwóch graczy na 64-polowej szachownicy przy pomocy zestawu gierek, pionów i figur. Tyle definicja i nawet udało mi się ją powiedzieć z pamięci. Ale czy można wygrać kolejno kilka partii szachów bez patrzenia, tylko z pamięci? Za kolebkę tej gry uznaje się Indie. Do polskiej ziemi trafiła przez szlaki handlowe. Ale myślę, że więcej o niej opowie wam Janek. Nazywam się Jan Krzysztof Duda, mam 19 lat, jestem z Wieliczki i kocham szachy. Jestem wicemistrzem świata juniorów do lat 20, mistrzem świata juniorów do lat 10, mistrzem Europy do lat 14. Zdobyłem także złoty medal w czasach Europy w szachach szybkich seniorów. Gram 14 lat już, trenuję tak mniej więcej 20 godzin tygodniowo. To jest dość mało, ponieważ no, muszę się też uczyć do matury. W tej chwili mamy ciężkie dyskusje związane z maturą. Twierdzi, że ta matura nie do końca jest mu potrzebna i mówi: mamo, daj mi już spokój z tą nauką, bo ja tak naprawdę chciałbym już tylko w te szachy grać, a chodzenie do szkoły zabiera mi czas. Czy ty masz jakiekolwiek inne zajęcia poza szachami? Biegam, pływam, żeby utrzymać tą koncentrację i żeby grać dobrze cały czas, no, trzeba być też dobrze wytrenowany fizycznie. Nazywam się Jan Krzysztof Duda i udowodnię wam, że szachy nie skrywają przede mną tajemnic. Witam serdecznie. Janku, to jest tak, że mama postawiła kiedyś przed tobą szachownicę i powiedziała: Janku, to jest twoja przyszłość. Tak było? Nie, zaprowadziłam Jasia do klubu, gdzie uczył się pierwszych ruchów. Ale nie ukrywam, przejawiał predyspozycję do tej dyscypliny. Ile lat miał wtedy, Janek? 5. 5 lat. Janku, popatrzmy zatem na zasady twojego wyzwania. Oto jak będzie wyglądało wyzwanie Jana Krzysztofa. W studio na ekranie pojawi się 10 plansz z ustawionymi na nich figurami szachowymi. Na każdej z nich będzie takie ułożenie białych i czarnych figur, że jednym ruchem jednej ze stron można zakończyć grę. Jan Krzysztof będzie musiał zapamiętać wszystkie 10 ustawień szachów, a następnie w ciągu jednej minuty z zasłoniętymi oczami będzie musiał zakończyć każdą z partii, wykonując tylko jeden ruch białymi lub czarnymi figurami. Zadanie zostanie zaliczone, jeśli Jan Krzysztof zakończy matem wszystkie prezentowane partie szachów. Niezłe, nie? Trudno, naprawdę. Janku, jesteś gotowy, aby rozpocząć zapamiętywanie układu plansz? Jestem. Poproszę zatem o planszę. Następną, proszę. Następną, proszę. Następną, proszę. To jest jakaś magia czarna dla mnie. Ja umiem grać w szachy, ale to wiesz, no. Następną, proszę. Ja w ogóle w tym czasie nie jestem w stanie zobaczyć, jak szacha zrobić, nie? Następną, proszę. Następną, proszę. Następną, proszę. Następną, proszę. Następną, proszę. No już, chyba pamiętam wszystko. Jestem ciekawy jego. Ciekawe, poradzi sobie z tym? Janku, poukładaj sobie wszystko w głowie, to jest twój czas.
Pamiętam. Jesteś pewny? Nie, ale... ale spróbuję. 10 szachownic, 10 kończących ruchów i tylko 60 sekund dla Janka. A w roli świadków nasi jurorzy i publiczność. Zegar rusza w tym momencie. Pozycja 1, zaczynają czarne H5. Pozycja 2, zaczynają białe, hetman bije F5. Pozycja 3, zaczynają białe, skoczek C5. Pozycja 4, zaczynają białe, wieża bije H7. Pozycja 5, zaczynają czarne, skoczek F1. Pozycja 6, zaczynają białe, goniec H7. Pozycja 7, zaczynają czarne, skoczek z E na D2. Pozycja 8, zaczynają białe, goniec C8. Pozycja 9, zaczynają czarne, goniec E1. Pozycja 10, zaczynają białe, hetman bije H6. 21 sekund zostało ci, Janku, ale na razie nie wiemy, czy to jest prawidłowa odpowiedź. Zobaczmy w takim razie, czy wszystkie odpowiedzi są poprawne. Proszę o zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi. Tak jest! Ale to jest arcymistrz szachowy na żywo tutaj w programie The Brain, genialny umysł. To było niesamowite, panie doktorze. Od czego pan chciałby zacząć, bo chyba sobie troszeczkę porozmawiamy. Przede wszystkim od gratulacji, no bo jesteś, Janku, mistrzem tam bezsprzecznie. Arcymistrzem, tak. Arcy. To co robisz, ma coś w ogóle wspólnego z intuicją? No są oczywiście wyuczone schematy, to jest rzecz oczywista. Ale czasami też gram intuicyjnie. Staram się zagrać tak, żeby robił dla przeciwnika. Taki, no, z takim, z którym sobie nie poradzi. Wiem, że na przykład, że nie jest najlepszy obiektywnie, ale wiem, że przeciwnik będzie miał problem, żeby jakoś dobrze zareagować na ten ruch. W szachach jest tak, że liczba kombinacji tych figur jest tak olbrzymia, że to jest w ogóle trudno policzyć. Często po 7 ruchach już kończy się schemat, którego można się nauczyć i trzeba po prostu analizować i zdać się na intuicję. Twoja praca jest bardzo twórcza i kreatywna. W aktorstwie też tak jest, że ja uczę się na pamięć sceny i potem jest ten moment, w którym się muszę puścić i zawierzyć swój... Okej, dobra. Rozrywkowy program, to jest takie określenie. Określenie w aktorstwie. Cezary, patrywałeś się w te plansze, czy zdołałeś rozwiązać choćby jedną szachownicę? No ty chyba sobie żartujesz. Odpowiedź będzie krótka. Nie. Nawet nie poznałem, słuchaj, kto ma pierwszy ruch. Słyszałem, że dostałeś srebrny krzyż zasługi. Uważam, że zasługujesz na brylantowy krzyż zasługi. Dziękuję. Dumna jest pani z syna? Niezwykle. Prawda? No, gdyby nie mama arcymistrza, by nie było, prawda? Mariusz, a ciebie kto zaprowadził, kiedy rozpoczynałeś swoją karierę sportowca? Też miałeś 5 lat? Ja to pamiętam. Chyba wtedy miałem 4-5 lat. Mój tata też trenował, jeszcze małym brzdącem byłem. Ojciec nas posadził na materacach i przyglądałem się z bratem, jak ojciec trenuje. Widziałem to jako małe dziecko, no i tak do dnia dzisiejszego zostało już.